Otwieram 35. sesję Radnej Powtórzę, 26 lutego 2013 roku. Serdecznie witam Państwa radnych. Gościa. Dzisiaj widzę, że biały krawat, krawat, on był ślepy, wchodzę na to Facebooku, a dzisiaj ja to nie mam. Jest tylko tego pana. No żałuję, no chciałam przyjść z kamerą, naprawdę. Nie, no oczywiście był żart. Panie Wolku, w sprawie nagrywania? Nie, chciałbym zapytać pana radnego, bo jestem też tutaj. Panie radny, co się dzieje z panią radną miejską? Bo już trzecia sesja pani radnej nie ma. Proszę bardzo, ale panią radną. Ale powiedziała, że musi przez pana kontaktować. Ale panie Wolku, jeszcze nie rozpoczęliśmy sesji, to może w wolnych wnioskach takie... No nie chciałbym mówić, bo się martwią. Może jest pan Proszę Państwa, zrozumie, że tutaj ciekawość została zaspokojona. Każdy raz, proszę Państwa, może przychodzić, słowo może jest fakultatywne. Państwa, porządek obrad macie Państwa przed sobą, dodatkowo jeszcze doszły dwa druki, wszystkie druki musimy przegłosować. Druk numer 6 został wycofany, stary 6 został wycofany przez komisję. Proszę Państwa, w punkcie drugim mamy przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Czy Pani Marszałek miał jakieś na piśmie? Nie wpłynęły żadne, proszę Państwa, uwagi na piśmie. W związku z tym przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji, to znaczy z 34 dnia 25 lutego? Kto jest za? Proszę. 16 za, kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 16 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Stwierdzam, że przyjął protokół z poprzedniej sesji. Proszę tutaj pomóc, dopóki nie ma ani o liczenie. Jednocześnie chciałem poinformować, że usprawiedliwiał się pan Tomasz Kołmiński, wyjechał na wyjazd. Wyjechał na wyjazd, no przepraszam, do... Pan Tadeusz, tego co wiem, też wyjechał. Panie Wolku, nie wiem, kto się zdenerwował. Proszę Państwa, wprowadzenie do porządku obrad. Druk numer 1 to jest tej uchwały z zarządu w sprawie rozdysponowania środków z rezerwy celowej wpłać podatki w Krakowie. Tak jak Państwu wcześniej już mówiłem, nasza dzielnica jako, że proporcjonalnie w stosunku do mieszkańców przybyło najwięcej nowych podatników, dostało ani zadanie priorytetowe, ani powierzone. Dostaliśmy z rezerwy prezydenta 100 tysięcy złotych. Państwa macie w tych drukach. Projekt zarządu jest, ażeby kontynuować Park Rzeczny Płaszów. Z dwóch przyczyn. Po pierwsze, przepadnie pozwolenie na budowę. Jeśli w tym roku nie, no tak będę wnioskowaliśmy do budżetu miasta, jeżeli sprawy nie ruszymy. A po drugie, tym zadaniem, jakby te dwa zadania połączyli, w sensie takim, że jest problem w rejonie szkoły z miejscami parkingowymi. Stają w miejscu niedozwolonym. Tak, nie, ale chciałem tylko mówić, że czego sprawa dotyczy. Będzie można zawsze złożyć poprawkę, panie radnie, to jest projekt zarządu, a po prostu nie komisji. Ktoś z Państwa jest za wprowadzeniem tego projektu do porządku? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Wprowadzam do porządku obrad. Druk numer 2. Projekt uchwały zarządu w sprawie zadań powierzonych w zakresie budowy i przebudowy chodników i oświetlenia na 2013 rok. Chodzi o przesunięcia między paragrafami i poszczególnymi zadaniami. Macie Państwo do druku. Rozumiem, że będziemy omawiać podczas procedowania. Między innymi tutaj, znaczy przede wszystkim jest zmniejszenie kwoty na wykonanie zadania przebudowa ulicy Małych Płaszczów do Lipówka. Po przetargu jest 85 tysięcy luzu i próbujemy to przerzucić na zadania na remonty drugich chodników. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem do porządku obrad?
Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 17 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących, więc odprowadzam do porządku obrad. Druk nr 3, projekt uchwały w sprawie opinii propozycji zmian ordynacji wyborczej w wyborach do rad dzielnic. Nie wpłynęło, proszę Państwa, od Państwa radnych, mimo że prosiliśmy, wysłaliśmy do każdego z Państwa maile, przebyło na stoliku. Zarząd ze swej strony złożył propozycję do zmiany do ordynacji wyborczej, rozumiem, że będziemy to omawiać podczas tego punktu. Głos zajmuje się oczywista sprawa. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały według druku nr 5? 3. Aha, ale druk. Punkt 3, przepraszam. Druk nr 3, tak jest. Punkt 5, druk nr 3. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 17 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Wprowadzam do porządku obrad. Projekt uchwały według druku nr 4. To jest projekt uchwały Komisji Edukacji w sprawie listy zadań priorytetowych na 2013 rok. Głos za, głos przeciw. Nie widzę. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały według druku nr 4? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 18 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących, 0 wstrzymujących. Do porządku obrad. Projekt uchwały według druku nr 5. Projekt Komisji Dziedzictwa w sprawie planu pracy Komisji na 2013 rok. Głos za, głos przeciw. Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych za wprowadzeniem do porządku obrad druku nr 5? Kto się wstrzymał? 17 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Wprowadziła do porządku obrad projekt nr 5. Druk nr 6 został wycofany przez komisję. Druk nr 7, projekt uchwały Komisji Planowania Przestrzennego w sprawie opinii dla zamierzenia inwestycyjnego działek 370 przez 1 i przez 2 wydrukka w Krakowie. Głos za, głos przeciw w tej sprawie. Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest wprowadzeniem do porządku obrad druku nr 7? Jeszcze raz. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem do porządku obrad druku nr 7? Rydówka, Panie Borku, Pani Kierowca. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 16 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Wprowadziła do porządku obrad druk nr 7. Projekt uchwały według druku nr 8 Komisji Planowania Przestrzennego w sprawie opinii zabudowy Pachołów czy na dniu Bulwaru Polskiego przy ulicy Nadwiśleńskiej. Głos za, głos przeciw, w sprawie. Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem druku nr 8 do porządku obrad? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 18 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących, 0. Wchodzi do porządku obrad druku nr 8. Projekt uchwały według druku nr 9. Projekt Komisji Infrastruktury w sprawie zadań listy priorytetowej na 2013 rok. Głos za, głos przeciw w tej sprawie. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem do porządku obrad druku nr 9? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 18 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Wprowadziła do porządku obrad druku nr 9. Projekt uchwały według druku nr 10. To jest projekt Komisji Infrastruktury w sprawie wniosku dotyczący przesunięcia środków organizowania pod rząd zakresu modernizacji kolejówków wiodących na 2013. Głos za, głos przeciw, w tej sprawie. Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem do porządku obrad druku nr 10? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 18 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Wprowadziła do porządku obrad druk nr 10. Druk nr, projekt uchwały według druku nr 11. Uchwały zarządu, wniosek do prezydenta miasta Krakowa dotyczący wprowadzenia do WPF-u i WPI zadań inwestycyjnych planowane przez Radę Dzielnicy na lata 2013-2014. Głos za, głos przeciw w tej sprawie. Proszę. Nie, głosowanie.
Głosujemy, proszę Państwa. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem do porządku bardzo punkt 12? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 18 za, 0 przeciw, do rozstrzygnięcia. Zaprowadził do porządku według nr 11. Projekt według nr 12, projekt uchwały Komisji Mieszkaniowo-Społecznej w sprawie ponownego zamiaru umowy najmu na następny okres. To są dwa wnioski, panie pośle. Osobnie. Tak, dwie osoby. Głos za, głos przeciw w tej sprawie. Nie widzę. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem do porządku według nr 12? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 17 za, 0 przeciw, 2 wstrzymujące. Aprobacja do porządku według nr 12. Projekt uchwały według druku nr 13. Projekt uchwały Komisji Dziedzictwa, Pomocy i Prawnicy za rentę za 2013 rok. Głos za, głos przeciw w tej sprawie. Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem do porządku według nr 14? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 17 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Rada prowadziła do porządku według nr 14. Projekt uchwały według nr 13. Przepraszam, 13. Teraz jest projekt uchwały, po prostu tej samej komisji. Projekt uchwały według nr 14. Projekt Komisji Dziedzictwa i Promocji Sprawiedliwości zająłem pytanie na 2013 rok. Głos za, głos przeciw w tej sprawie. Głosujemy. Kto z Państwa radnych za wprowadzenie do porządku według nr 14? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 18 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujący. Rada prowadziła do porządku według nr 14. Projekt uchwały według druku nr 15. W sprawie wniosku dotyczącego przesunięcia środków zarządzania do wydarzenia zasób budowy przebudowy lokalnych dróg Bractwa Oświetlenia 2013 rok. Głos za, głos przeciw w tej sprawie. Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem do porządku uchwały druku nr 15? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Widzę. 17 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Rada wprowadziła do porządku według druku nr 15 i projekt uchwały Komisji Infrastruktury według druku nr 16 w sprawie wniosku do WKF-u na WKF-u i WKF-u. Zadań inwestycyjnych planowanych przez 2013 na 2013-2017. Głos za, głos przeciw w tej sprawie? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem do porządku według druku nr 16? Jeszcze raz. Kto jest za wprowadzeniem do porządku obrad druku nr 16? 16 jeszcze raz. 19. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Panie właśnie momencik. Będziemy mieli głosowanie. Ile mu teraz? 15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Rada prowadziła do porządku obrad druku nr 16. Dobrze. Pierwszy był 15 za.